Dzień dobry. Czy to jest biuro matrymonialne second hand? Zgadza się, towary używane. Co pana do mnie sprowadza? No matka mnie sprowadza. Mówi, że nie będzie do końca życia trzymać darmozjada pod spódnicą. I bardzo słusznie, bo to niehigieniczne. I mało widać. To co, rozumiem, że szukamy żony dla pana, no nie tak? Ma wyjścia, no się uparła i nie abata. No dobrze. Ma pan jakieś szczególne wymagania w stosunku do kandydatki? Jedno. Żeby ona do mnie nie miała żadnych wymagań. Aha. I żeby nie miała na imię Nelly. Poza tym wszystko jedno. Wszystko jedno. No dobrze. Tak. No to w takim razie polećmy. Pierwsza z brzegu. Pani Halina. No panie, no ale nie aż tak wszystko jedno. No, no co? No? No strasznie gruba, no. Ledwo się na zdjęciu mieści, no. Strasznie gruba. Ale przynajmniej buzię ma wesołą. Tak, ale nie wiem, z czego ona się cieszy. Się śmieje jak głupia do sera. A co ona ma w ręku? Ser. A, widzę. To się zgadza, ale strasznie gruba, za gruba. Przynajmniej jest gwarancja, że dobrze gotuje. No tak, ale nie ma gwarancji, że ja się przy niej dopcham do talerzy. Chociaż... Pan? Ja tak? Nie wiem, czy ona jest talerza. No dobrze, no to może w takim razie druga. Pani Wiesława. No panie, a co pan prowadzi? Biuro matrymonialne czy zakład pogrzebowy? No dobrze, no, no rzeczywiście, pani Wiesia ma swoje lata. No. A chyba wieki. Ale ma także młodzieżowe zainteresowania. A ona jakie? No proszę bardzo, lubi taniec, muzykę, seks. Kolekcjonuje płyty. A to na pewno. No. To płytą niedługo ją przykryją. Nie no, bez przesady. No pan patrzy, stoi sama, wyprostowana, nie opiera się o nic. Oczy ma otwarte, żyje. Żyje. No. A to taka oferta last minute. A mogły to być dwa najpiękniejsze tygodnie pana życia, no. No dobrze, a co pan powie o tej blondynce? Nie chcę mieć głupiej żony. To powiem, dziękuję bardzo. Proszę pana, nie każda blondynka jest głupia. Proszę się nie sugerować polską sceną muzyczną. To nic nie da. To nic nie da, ja bym powiedział, nic nie doda. Nie, ale, ale tak poważnie. Jak kiedyś miałem podobną koleżankę, blondynkę. Ona była taka głupia, ale taka. Ona mi chciała zrobić zdjęcie telefonem. No co w tym dziwnego? Na stacjonarnym. No to zwracam honor. No. No dobrze, właśnie. Pani honorata może. Ta ładna. No. Ta ładna. No, ale wie pan, co wolałbym nie mieć kobiety ze wsi, bo się nie dogadamy. No ja i no, ona inna. No... Przepraszam, skąd pan wie, że ona jest ze wsi? No, no jak to skąd? No, no stąd, no. No, że ma warkocz. Wiele dziewcząt w mieście też nosi warkocze. No, może i tak, ale one nie stoją z widłami przy traktorze. A co ona ma takie krótkie nogi? Normalne ma. Stoi po kolana w gnoju. No panie, no daj pan spokój. No dobrze, a właśnie, a propos, a pan chciałby mieć dzieci? No z jednego gnoja by można. No to bardzo proszę, ta by panu dobrze rodziła. Ta odpada. No dlaczego, no czego jej brakuje? Zęba. A po co jej ząb do rodzenia? Jak to po co? Na pępowina? Panie, ale pan jesteś ciemny, przecież to lekarz przegryza. No dobrze, no to może w takim razie ta. Pani Kazia. To jest pani Kazia? No. Panie, przecież to jest pan Kazi. Jak pan Kazi? Transwestyta, no. Transwestyta? Transwestyta Kazimierz, no. Przebrany chłop. Przebrany chłop? Oczywiście, to jajko niespodzianka. I to nie jedno. No dobrze, a ta?
Pani Jola z Kątów Rybackich. A nie lubię ryb, nie wiem. Panie... No to nie lubię ryb. No, to z Kątów Rybackich to panu będzie codziennie ryby smażyć. A to nie o to chodzi, ona jest pod znaku ryb, tu pisze ryby, tak? No tak, no to co z tego? Jak to co z tego? No. Ludzie spod znaku ryb nie myją nóg przed snem. A skąd pan to wie? Ja jestem spod ryb. Pan jest spod ryb, ona będzie spod ryb, no to co to szkodzi? A to swoje tak nie śmierdzi jak cudzie. To wszystko. To wszystko? Koniec. To niezły szrot. No co się pan spodziewa? W pana wieku to się po salonach nie chodzi, tylko komisy zostają. No a co pan poleca? Ale tak szczerze? No tak szczerze, tak jakby pan dla siebie. Jak dla siebie? Ja dla siebie. Tego transwestyta bym nie, pan! Ale jest pan transwestyta, patrz pan. Wygląda jak baba, robi jak chłop. Sam tam lodówkę wniesie na piętro, przy gazie pogrzebie, przy samochodzie pogrzebie, przy prądzie pogrzebie. Wszędzie panu pogrzebie. A dajmy na to przyczepę przepchnie? Jak pan go popchnie, to przepchnie. No. Wiesz, bo panu sceny panu zejdę. No człowiek... Dobrze, jest. Wszystko dobrze, tak. Dobrze. Tylko widzisz pan, tu w nocy może być problem. A, to wie pan. Jak jest ochota, to i pies kota wyłomota. O, bardzo dobrze.